Kolejne tajemnice czas odkryć w Radiu Katowice. Razem ze mną Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, pani Urszulo. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. A dziś wydaje się, że będzie jeszcze bardziej tajemniczo niż zwykle, no bo wśród najbardziej tajemniczych i niedostępnych miejsc to zajmuje czołowe miejsce. Do niedawna utrzymywano, że ono w ogóle nie istnieje. Jednak jest, ale i tak niewiele o nim wiadomo. Obrosło legendą i przypuszczeniami, ale my spróbujemy trochę uchylić rąbka tajemnicy i zajrzeć tam, gdzie zaglądać nie wolno. Pani Urszulo, chodzi o miejsce, które nazywane jest Strefą 51. Gdzie to miejsce w ogóle jest? O ile jest, bo długo utrzymywano, że go nie ma, ale do tego jeszcze dojdziemy. Gdzie go szukać? Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, po drugie na pustyni Nevada, po trzecie gdzieś między 135 a 150 kilometrów od Las Vegas. Miejsce, które wydawałoby się, że bardzo łatwo znaleźć, bo nie jest takie znowu malutkie, jest wielkości, jeżeli chodzi o powierzchnię, mniej więcej Szwajcarii, raczej więcej niż mniej, bo to jest taka troszeczkę większa Szwajcaria. Nie prowadzą do niego praktycznie żadne drogi, a teoretycznie to jest jedna droga, która urywa się w maluteńkiej mieścinie, w zasadzie bardziej wiosce, która ma raptem jedną ulicę i dwie przecznice. To wioska nazywa się, czy miasteczko, które nazywa się Rachel. Tam się kończy droga, potem jedziemy drogami szutrowymi, będąc cały czas na pustyni, przy czym nie jest to pustynia piaszczysta, ale porosła takimi jakimiś nędznymi krzaczkami, od czasu do czasu jakieś większe kaktusy i widzimy cały czas w tle pasmo gór, jak to na pustyni, o gołych zboczach. W pewnym momencie dojeżdżamy do takiego miejsca, które jest bardzo charakterystyczne dla tejże pustyni, bo to jest coś w rodzaju ceramicznych płytek, które są w kolorze takim bardzo ostro białym, wyglazurowane, odbijającym światło. Także nie sposób ich nie zauważyć. Dlaczego nie są zawiane piaskiem? Bo tam jest mało piasku na tej pustyni. No i widzimy tablice ostrzegawcze, że przekroczenie tej linii grozi grzywną od 5000 dolarów w górę, względnie więzieniem, które trwa 12 miesięcy, a jeżeli byśmy mimo wszystko przekroczyli, czy też przeszli albo wleźli na te płytki białe, to grozi to nam utratą życia, bo ta strefa jest wyjęta z prawa stanowego i w jej obronie, ochronie żołnierze czy strażnicy, bo to nie wiemy kto to jest, mogą się posunąć do wszystkiego. No i teraz pytanie. Strefa, która jest tak pilnie strzeżona, że przekroczenie jej granic nawet grozi śmiercią, no istnieje, chociaż całkiem niedawno jeszcze rząd Stanów Zjednoczonych zaprzeczał. Dopiero w 2001 roku potwierdzono, że istnieje. W 2013 potwierdzono tak naprawdę. Od 2001 pojawiły się pierwsze informacje, że to jednak prawda, na ten temat, że coś tam jednak jest. Czyli do 2001 roku nie było tego miejsca. Jest, a jakoby go nie było. Żebyśmy zacytowali poetę.
Dziś badamy tajemnicę strefy 51. Wiemy już mniej więcej, gdzie ona się mieści, bo no, wyjaśnijmy, że to, że pani to tak opowiedziała w miarę szczegółowo, to nie znaczy, że ktoś tam pojechał, sobie obejrzał i zrobił. To wszystko są mniej lub bardziej przypuszczenia, zbieranie różnych drobnych dowodów, no ale nie da się tego zbadać jeden do jednego, prawda? Wiemy już, że do 2001 roku rząd Stanów Zjednoczonych utrzymywał, że w ogóle tego miejsca nie ma. Potem powolutku coraz więcej informacji pojawiało się potwierdzających, że ta strefa istnieje. No ale dobrze, dlaczego wobec tego ta strefa jest tak pilnie strzeżona i tak długo ukrywano jej istnienie? Jakie są przypuszczenia? Czemu służy ta strefa? Och, tych przypuszczeń jest bardzo dużo. Niektóre są tak fantastyczne, że do dobrego filmu science fiction by się nadawały. No i właśnie bardziej szczegółowo o tych legendach, którymi to miejsce obrosło, opowiemy Państwu w suplemencie. On będzie do obejrzenia i do wysłuchania tylko na naszym kanale YouTube radiowym i na naszych mediach społecznościowych, ale no prawdopodobnie, dlaczego to miejsce jest tak pilnie strzeżone? Taki ogólny zarys. Do tego stopnia, że nie ma go na mapach Google'a. Tak. Oficjalnie jest to baza sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, ale jak na zwykłą bazę, to ona ma kilka takich ewenementów. Pierwszy ewenement, najdłuższy, prawdopodobnie, nie wiemy o innych miejscach, ale z tego co wiemy, to prawdopodobnie najdłuższy pas startowy na świecie, 9,5 kilometra. Po co? No właśnie. Aż tyle. Po drugie, jeżeli strefa ta byłaby tylko zwykłą bazą sił powietrznych, to dlaczego przekroczenie jej jest momentalnie monitorowane i tam są czujki działające i na podczerwień, i na temperaturę, i na ruch, i rozpoznające zwierzę. Jeżeli zwierzę przekroczy tą strefę, nie uruchamiają się odpowiednie alarmy. Jeżeli człowiek, to momentalnie wszyscy są stawiani na nogi. Dlaczego jest to najlepiej strzeżone miejsce z powietrza? I najlepiej z ziemi, to już powiedzieliśmy. No jak na taką zwykłą bazę, no to to dużo jest zachodu. Przesada i bardzo dużo zachodu. No w miejsce, które powstało w 1955 roku, przypuszczalnie, bo taką datę podają Stany Zjednoczone, ale też nie wiemy, czy to prawda, bo wcześniej na tym terenie, w tym rejonie były prowadzone próby z bombą atomową, a próby z bombą atomową, którą zrzucono na Hiroshimę, potem na Nagasaki, to są próby, które trwały w pierwszej połowie lat 40. Co prawda wyjaśniono, że teren był potem tak skażony, że on nie nadawał się do niczego właściwie. No ale skoro się tak do niczego nie nadawał, raptem po 10, 15, 12 latach, nie wiemy, wrócono na to miejsce i zaczęto budować coś, co udało się niektórym internautom, niektórym hakerom, niektórym specjalistom od czytania map, jak już wreszcie zdołali to odczytać, bo ten teren jest zakropkowany. Dlaczego te baraki, bo to są raczej baraki, czy te budyneczki, które tam stoją, są takie mizerne. Wyciągnięto wniosek, że są to atrapy. I po co tak długi pas startowy do czegoś, co tam stało, co było zupełnie przeciętnymi samolocikami, którymi wystarczyłby ułamek tego, co jest. W związku z tym zaczęto snuć przypuszczenia, że okoliczne góry są tak naprawdę prawdziwym miejscem, w którym coś się odbywa. I to się później potwierdziło, że tam drążono całe góry, całe tunele i w tej chwili też już wiadomo, że pod ziemią tam są ogromne kompleksy. Czyli to, co na wierzchu, to na zmylenie przeciwnika, skromniutki, a tak naprawdę wszystko prawdopodobnie dzieje się pod ziemią. Pod ziemią i to z tego, co z przecieków wynika, że są to najnowsze technologie, najlepiej wyposażone laboratoria.
Badamy dziś tajemnice strefy 51, choć oczywiście nie da się ich zbadać dogłębnie, ale mówimy o tym, co wiadomo i co się przypuszcza. Pani Urszulo, no wiemy, że miejsce bardzo strzeżone, prawdopodobnie pod ziemią, no ale teraz tak, ktoś musi tam pracować, no bo prawda, samo się nie obsługuje i co wobec tego z ludźmi, którzy tam jeżdżą do pracy? No, jeżeli chodzi o ludzi, to wiemy tylko z komunikatów, które się pojawiły w 2013 roku. Czyli wtedy, kiedy oficjalnie tak przyznano, że Barack Obama przyznał, że ta strefa istnieje po wcześniejszych przeciekach. Bo co ciekawe, pierwsze przecieki, czy też pierwsze dowody namacalne, że tam coś takiego może być, pojawiły się w 1989 roku. Czyli grubo przed tym 2001, kiedy już tak. Natomiast ludzi tam jest około 1500 osób. Mówi się, że to są fizycy, astrofizycy, matematycy, programiści, informatycy, ale dowodów nie ma. Jak ci ludzie się dostają? Oficjalnie do tego miejsca nie prowadzi żadna droga, bo tak jak żeśmy się, jak wcześniej mówiłam, droga urywa się w Rachel. Jak ci ludzie się dostają do najbliższego lotniska, a najbliższe lotnisko, jak żeśmy mówili, to 135-150 kilometrów od tejże bazy Las Vegas. No i dziennikarze mówią, że przylatują do tego pracownicy, do tego miejsca przylatują nieoznaczonymi samolotami, wychodzą nie do terminalu, tak jak to my odebrać bagaż z taśmy takiego i przejść przez odpowiednie bramki, tylko momentalnie podstawiane są również nieoznakowane autobusy o czarnych szybach i ci ludzie momentalnie wchodzą do tych autobusów, mają podobno zakryte twarze i mają rękawiczki na dłoniach, co w tym upale Las Vegasowskim nie jest komfortowe. I autobusy odjeżdżają. Nigdy nie odjeżdżają dwa razy w jednym i tym samym kierunku. Którędy jadą, jak się tam dostają, też ogromny znak zapytania. Czyli nie wiemy, ilu pracowników, nie wiemy gdzie, nie wiemy jak. I teraz, co się tam produkuje? No już dzisiaj wiemy, że to są te samoloty najnowocześniejszych generacji, które były testowane. Druga rzecz to broń. To raczej dotyczy okresu zimnej wojny, gdzie różnymi metodami podkradano broń z bloku wschodniego. Podobno nawet ukradziono dwa migi, które tam właśnie rozbierano na części pierwsze i sprawdzano, co tam jest. Programy kosmiczne, podobno nie wszystkie były pisane i opracowywane w NASA, tylko tam satelity szpiegowskie, plus najbardziej zaawansowane technologie szpiegowskie, jakie zna świat. Więcej na temat tych przypuszczeń właśnie i tych legend, jak już wspominałam, opowiemy w suplemencie, tylko do obejrzenia na naszym kanale YouTube i w kanałach społecznościowych. Tajemnica goni tajemnica, nic tak nie pobudza wyobraźni i ciekawości ludzkiej, jak właśnie tajemnice. No i nic dziwnego, że ta strefa wciąż budzi tyle zainteresowania, zwłaszcza, że naprawdę niewiele można się dowiedzieć, a wszystko, co tu mówimy, no to prawdopodobnie, prawda? Nie ma żadnych dowodów, natomiast chcemy Państwu na zakończenie tej części spotkania polecić lekturę, która wydaje się Pani Urszulo, że jest dla najmłodszych, ale, prawda, opowiada, ja już sięgam po tę lekturę. Proszę bardzo, zakazane ślicznie miejsce, wydana ślicznie książka, wydana prawda? Książka. Wydawnictwo Znak, zakazane miejsca, podróże magicznym dywanem. Dlaczego magicznym dywanem? Bo inaczej w te miejsca nie można się dostać. Czyli magiczny dywan nad strefą
51. Na przykład. Na przykład, czemu nie magiczny dywan na najbardziej niebezpieczną wyspą świata, wyspą węży. Mm. I nie chodzi o tę na morzu stanowiącą własność Ukrainy, tylko przy Brazylii, tak, gdzie jest największa ilość najbardziej jadowitych węży. Potworne te węże, kłębią się tam, prawda? Mm. I nie mieszka tam nic, za wyjątkiem węży i ptaków, którymi się żywią, bo wszystko zostało w międzyczasie przez nie pożarte. Więc takie miejsca są przedstawione w tej książce. Przypomnę tytuł: Zakazane miejsca na świecie, podróż magicznym dywanem. Dla najmłodszych, ale zapewniamy pięknie wydane, piękne, że każdy z przyjemnością to przeczyta, prawda? Znaczy dla najmłodszych i dla najstarszych, takich bo tam są takich jak my, bo tam są takie miejsca, o których nie słyszeliśmy. I takie informacje, które zadziwiają. Teraz tyle o strefie 51, która niewątpliwie do tajemniczych i zakazanych miejsc należy. Urszula Pawlik była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Pani Urszulo. Dziękuję, Pani redaktor, dziękuję Państwu. Zapraszamy jeszcze do wysłuchania suplementu, a teraz to tyle o tajemnicach. Agnieszka Strzemińska, dziękujemy za ten wspólny czas, no i zapraszamy na kolejne spotkanie w Radiu Katowice z rozmaitymi tajemnicami historii i współczesności.